Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku na kanale Team Roślina. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. A dziś kontynuujemy nasze przygody związane z niezwykłym światem Minecrafta. A dziś ruszamy po żarełko trochę i taka malutka wyprawa po okolicy, żeby zdobyć tutaj troszkę jakichś nam niezbędnych rzeczy do przetrwania. Po prostu przetrwania. Zwiedzimy sobie chyba te mniejsze jaskinie też na dzisiejszym drugim odcinku z serii Minecraft Przygoda. Jeśli ta seria Ci się podoba i chcesz więcej odcinków i częściej, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Cię to nic nie kosztuje, mnie motywuje do dalszej twórczości. Dobrze, że nie Mickiewicza. Taki żart. O! I to jest coś konkretnego, co... z czego byśmy mogli wyciągnąć... O, ile tam możemy surowców wyciągnąć. O, hu, hu. Dobra. Plan jest taki. Wykopiemy sobie drewienko. Ja tam widziałem węgiel. Wiecie, zawsze warto sobie jeszcze coś rozświetlić. O, to tyle mi starczy, żeby, wiecie, mamy tylko 4 pochodnie, a tak to będziemy mieli więcej. I weźmiemy jeszcze na crafting table, jakby był potrzebny. Puszek, już mnie nie załamuj. Nie załamuj mnie. Nie załamuj. Kwiata już jednego zrzuciłeś. Na dziś wystarczy. Oj. Będzie bardzo łatwo zginąć. Zresztą tytuł pierwszego odcinka, jak ja nagrywam, on się dopiero przesyła. No to musicie jeszcze nadrobić pierwszy odcinek. I ogólnie pamiętajcie, ja prosem w Minecrafta nie jestem. Także proszę tu nie wymagać jakichś skomplikowanych taktyk odnośnie schodzenia do kanionu. Bo taki Tidzimi to by zrobił pewnie wiadro. Ale wiecie, ja teraz nie mam wiadra. Nie mam żelaza. Znaczy teraz mam żelaza. Nie przetopiam. Dobra. 2 żelaza. Czy na tym poziomie jest coś więcej? Warto oświetlić. Oj, oj, creeper. To nie jest coś, co my chcemy. Dobra. Plan jest taki, że musimy iść na drugą stronę. O, to już było. Mówiłem, że jestem noobkiem i dla mnie wyprawa na klif bez wyposażenia, bez zbroi, bez niczego, to wiecie, zabójstwo wręcz. Samobójstwo. Dobra, węgiel, szybko pochodnie, szybko pochodnie, bo zaraz mnie tutaj coś dopadnie, ja to czuję. To czuję, że tu jest milion mobów, które czekają tylko, żeby mnie zabić. Seriously? O, dobra, więcej żelaza. Dobra. My zaraz stąd wychodzimy oczywiście. Ja tutaj nie będę teraz łazić po tych... Ja tu wrócę, słuchajcie. Na razie mi wystarczy. Dobra, crafting table już sobie tu będzie stać. Okej, pasuje. Ja się nie będę kłócić z moim... Ja się nie będę kłócić. Okej. Dobra, tu jakieś... Widzę mięsko mamy. Kurde, ta wioska by się teraz przydała. Możemy nie wyruszyć, szukać wioski, tylko po co? Tylko po co?
czy my na pewno będziemy tu mieszkać. Robi się ciekawiej. Łe. Jako jeśli to nie jest żaden serwer, to tutaj nikomu bym miedzi nie mógł sprzedać, więc się nie opłaca kopać miedzi. Ale węgiel nam jest do życia bardzo potrzebny. Ach. Nudne trochę te odcinki, zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, ruszamy na mini podróż. Może tam? W sumie? Ach, naprawdę chciałbym znaleźć wioskę, żeby zdobyć masę chleba. Słuchajcie, masę chleba by była. Więc jedzonko byśmy mieli z głowy. I byśmy już mogli próbować coś w stronę, wiecie, diamentów, nie? No tak to wiecie. Tak średnio bym powiedział. Jeśli chodzi o to wszystko tutaj. Tu żadnej wioski nie ma, nie? Ej. No właśnie. Nie ma wioski, nie ma życia. Można by było ruszyć dalej przed siebie. Tylko muszę pamiętać, że tam mam... A, to my dotarliśmy w ogóle na spawn. Tutaj. Zabraliśmy stąd na pewno wszystko? Tak. Oj. Blok złota. Niepotrzebny. Wioska gdzieś tam w oddali chyba nie ma, bo my tam szliśmy. To są te dynie. Mnie dynie nie interesują ani trochę. Mnie interesuje wioska. Szczęście do jakichś takich dziwnych tuneli podwodnych. A to ciekawe. Dobra, tu jest jakiś brzozowy las. Weźmy sobie tą owieczkę. O, dobra. Mamy na łóżko w razie, co to można taką wyprawę sobie połaść. Thank you.
słuchajcie, możemy kończyć już odcinek. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Trzymajcie się.